Witam wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam z tej strony Noyaz, a tutaj Beyond the Sword, Polish Empire, Cywilizacja 4. No i co? Mamy rok 2010. Tak jak w ostatnim odcinku, mamy nieźle pokiereszowaną naszą tabliczkę, gdyż jest bardzo dużo wojen, bardzo strasznie, bardzo źle się dzieje. Panie Noyaz, trzeba coś z tym zrobić. Miałem się właśnie, nie wiem, zastanawiam się, czy się wpakować właśnie buciorami właśnie w przyszłość tej Europy, bo jest ona czarnymi kolorami narysowana. No ale dobra, jeszcze jakoś to może przeczekam, zobaczę, jak rozwinie się sprawa. Tutaj na wstępie chciałem jeszcze a propos pewnego komentarza, żebym dał sobie spokój z Atlantą, żeby ją zostawiać. Ja ją zostawię. Ja tylko tak sobie powiedziałem. Korci, żeby dać nauczkę Abrahamowi, ale jednak chyba dam sobie siana i nie będę wjeżdżał do tej Atlanty. Zresztą ja nie chcę żadnych wojen. Przynajmniej teraz, no chyba, że coś mnie ewidentnie zdenerwuje, tak jak na przykład ten nadlatujący sterowiec niszczący mi obronę w Krakowie. Zdecydowanie potrzebny jest tu piechur przeciwlotniczy, który będzie to całe badziewie psuł. I tutaj zresztą też się przyda. Nie mam żadnych wojen, także rozbudujmy właśnie w sposób taki, że elektrownia wodna. I co? I musimy wygrać wyścig w kosmos. Jak wygląda nasz kosmolot? Gdzie on jest dostępny? Już nie pamiętam, gdzie się patrzyło. Gdzie jest nasz kosmolot? No. Imperium Wikingów rozpieprzyło miasto Vailrae. Nie pamiętam, jak to się konkretnie właściwie nazywa. W każdym razie przejdźmy do dalszej tury. Zobaczmy, może da się dać więcej w pieniądze. Nie, niestety nie. Ale już robotyka została nam 5 tur, no właściwie to teraz to już 4, także będziemy budować wozy bojowe piechoty, ropę naftową mamy, robotyka jak widać zresztą robi się jak najlepiej. Czy my to osłona kosmolotu? Troszeczkę za daleko, troszeczkę za długo trzeba czekać, także w Poznaniu może bank zbudujmy. Tutaj bardzo dobrze. Ludzie, teraz jak tyle wojen będzie, to cały czas będą jakieś właśnie takie tłuczenia w słuchawki. Szczecin, osłona kosmolotu, więc w Szczecinie najlepiej zbudować program kosmiczny i w Lublinie sekcja dokowania kosmolotu, która będzie się jeszcze robiła w chwilę. Znaczną chwilę. A dobra, jeszcze 67 tur do końca. O. Coś mi tu nadleciało i niszczy mi obronę w Lublinie. Sądząc po kolorze ogona tego z myśliwca, no to był jednak Hannibal. A co? My też bombowca chcemy. Tank. Jeszcze robotyki nie mamy, także jedyne co możemy to tank. Może będzie jeszcze osłona kosmolotu 44 w Częstochowie. Ale nie, no internet 74 jeszcze więcej. No ciężko, strasznie... Więc może po prostu tanka jeszcze zbudujmy. Sekretarz generalny może proponować rezolucję. Najsilniejszy kandydat. Mogę oczywiście zagłosować na siebie. I tak też zrobię. Wtedy nie będę wprowadzał żadnych rezolucji o zakazie produkcji głowic nuklearnych. Narobię sobie ich, nie wiem, a ze 100-150 i potem będzie... Tradycyjne przysłowiowe wciskanie przycisku. Przysłowiowe, przecież nie istnieje żadne przysłowie z czerwonym przyciskiem. No w każdym razie wiadomo, o co chodzi. Przejdźmy już do następnej tury. Juliusz Cezar. Juliuszu, oczywiście, że to jest dobry interes, a może jeszcze coś ciekawszego byś dla mnie miał. Nie, chyba nie. Ja ci ropy naftowej na pewno nie sprzedam, bo teraz jej bardzo potrzebuję, natomiast za przeboje muzyczne złoto naturę 8. Dobrze. Przyda się pieniążek jak najbardziej. We Wrocławiu wszystko tak cholera dużo. Elektrownia węglowa może. No i osłona kosmolotu nam się zbudowała. Kolejna. Zamontujmy ją na naszym wahadłowcu. W Bydgoszczy właśnie to nastąpiło. Także chyba następną osłonę kosmolotu po prostu również w Bydgoszczy zbudujemy. I teraz chyba Lublin. Tak. Więc w Lublinie
W tym momencie, a nie ma jeszcze robotyki, więc nie za dużo możemy zrobić. Także może najpierw, żeby zbytnio nie przedłużać, bo tylko dwie do robotyki, także coś na maksymalnie dwie tury trzeba zrobić, żeby potem budować dalej kosmolot. Lotnisko. Urząd celny nie jest na razie tutaj potrzebny. Internet 134, proszę państwa, co za komunikacja publiczna. Najsilniejszy kandydat Hannibal. No niestety nie udało nam się wygrać wyborów sekretarza generalnego ONZ. Właściwie 100% głosów, nie, Abraham Lincoln na mnie zagłosował, Karol Wielki, Kubilej Khan i Juliusz Cezar, którego przekupiłem przebojami, zagłosowali na mnie, reszta zagłosowała na Hannibala, więc screw you guys, I'm going home. Teraz każdy, kto na mnie nie zagłosował, powinien dostać w gardło głowicą nuklearną. To by było chyba najciekawsze, aczkolwiek najfajniejsze rozwiązanie. Rozpętać bombę, rozpętać wojnę atomową w połowie rozgrywki. Nie, to jest taka abstrakcja w tej chwili. Robotyka w Białymstoku. A może by tak... Dobra, róbmy ten internet. Przyda się zdecydowanie w końcu. Osmanowie Mediolan zabrali, zdobyli. A my wynaleźliśmy robotykę. To jest dobra wiadomość, ponieważ teraz będziemy mogli sobie budować tego. Niemiecki łotr. Chyba cię porąbało. Nic z tego. Robotyka. I właśnie tu jest wszystko pokazane. Bojowy wóz piechoty. W tym momencie już możemy go budować, ponieważ mamy dostęp do ropy naftowej. Niszczyciele. Wymaga ropa naftowa oraz uran. No mamy ropę naftową, nie mamy uranu. Tutaj też zresztą bombowiec nuklearny wymaga amelinium, nie mamy. Można budować na szerokości geograficznej poniżej 30 stopni. No dobra, chyba cała Polska znajduje się poniżej właśnie, znaczy ta część południowa naszego kraju znajduje się poniżej 30 stopnia geograficznego. A my co? Nadprzewodniki, ale chyba... Co my tu jeszcze mamy? Medycyna. Przecież tutaj jeszcze jesteśmy w czarnej... W ciemnym ciemnogrodzie. W Lublinie można zbudować już windę orbitalną. Chyba, że można jeszcze coś... Dobra, windę orbitalną zbudujmy, bo bardzo szybko będzie się to po prostu robić. A w następnym mieście na południu, czyli tutaj, zbudujemy sobie po prostu wozy bojowe. Wozy wojowe. No, ciągle nas atakują. Myślałem, że jak będzie przeciwlotniczy, no, spróbujmy zbudować bojowy wóz piechoty tutaj. Ciekawe, czy będzie strzelał właśnie do tamtych nadlatujących niedobrych ludzi. Także rezolucja. W każdym mieście poproszę bojowy wóz piechoty. W każdym mieście ma być co najmniej jeden. Awans jednostki i tryb zwiadowczy. Nie, tryb zwiadowczy, jak to będzie? Tryb przebazowania też nie. Bombardowanie? Nie, musisz czekać. Pozostańcie na swoich miejscach. I ruszamy dalej. Biologia już się ogarnia. Także będziemy mogli teraz dopiero w 2018 roku stawiać nie, jeszcze nie będziemy mogli nawet szpitali stawiać, ponieważ nie mamy medycyny. Jesteśmy słabo rozwiniętym krajem. W punktacji dajemy radę. Naród francuski stanowi zagrożenie. Dołącz do naszej koalicji. To znaczy, ty jesteś absolutnie przeciwko nam. Poirytowana, ale my również jesteśmy przeciwko Francuzom, więc czy byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli, i tak pozostaniemy po jednej stronie konfliktu. Także ja sobie dam spokój z tym. Bojowy wóz piechoty w Gdańsku. Państwo, którego przywódcą jest Stalin, zrzuca pęta w zależności Hannibala. A Hannibal jest. A, już nie jest. I kolejne wojny. Stalin przeciwko Izabeli i Juliuszowi. Co? Tak być nie będzie. Jak to przeciwko ten? Zaraz, co właśnie tam było napisane? Gdzie ty jesteś? Józek. T. E.
Czy coś ci się czasem nie potegowało? Te, słuchaj, O, hardo, twardo. No to mamy wojnę na całego w tej chwili, na parę frontów. Żeby się to nie sypnęło czasem. Raczej nie uda nam się zakończyć wojen. Także ktoś się wyrżnie pewnie. Park Narodowy w Częstochowie. Będzie Częstochowski Park Narodowy. Panie obywatele miasta Częstochowa chcą do Ameryki. Ale ja nie chcę, żeby oni chcieli. Jest, proszę państwa, po raz tego, czego się obawiałem. Jest rezolucja o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnych. Nie można produkować broni atomowej. Ja mógłbym dać nie, ale obawiam się, że zostanę przegłosowany przez inne kraje. Także tyle w tym momencie, ile mamy głowic tych rakiet naprowadzanych. Niestety tyle będzie musiało nam wystarczyć. Także ja nie chcę. I dobrze będzie jeszcze sobie parę tych bomb naprodukować. Na przykład, nie wiem, to osłona kosmolotów, wóz bojowy. Gdzie robi się coś bezużytecznego? Rakieta naprowadzana. Robimy tutaj. I maksymalnie, bo zaraz, znając życie, zostanie przegłosowana rezolucja i nikt nie będzie mógł produkować bomb nuklearnych. Niestety tego się właśnie obawiałem. No. Przegłosowano, także tak jak mówiłem, nie można produkować, przegłosowano. I coś mi się wydaje, że byłem jedyny, który był na nie. Tak jest. Wyszedłem na takiego Kim Jong-una. Jako jedyny nie chciałem zaprzestania. Ale cóż, trzeba być odmiennym w niektórych sprawach. I przejdźmy do następnej tury. Jesteśmy atakowani znowu, więc dobrze będzie zbudować sobie tutaj myśliwiec. Myśliwiec. Będzie sobie latał. Miasto Gdańsk jest uznanym centrum nauki. Obserwatorium będzie zbudowane. Uniwersytet również przydałby się w Bydgoszczy, gdyby nie to, że dobrze się tam buduje właśnie statki kosmiczne. A tutaj w Smoleńsku Ja nic. Co tam było napisane? Polski samolot spadł na teren rosyjski. O kurna. Za grubo. A ja buduję lotnisko w Smoleńsku. Dobra, dalej. Nie powinienem się. Zbanują mi ten odcinek, wypierdzielą konta z internetu. Za hardo. Zbyt twarde żarty. Medycyna. Dopiero od tej pory możemy budować szpitale. Spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Może będzie coś ciekawszego, tutaj na przykład ekoreżim. Nie, etatyzm jest bardzo niskim kosztem utrzymania. Wszystko właściwie mamy na bardzo niskim poziomie utrzymania. Może byśmy z powrotem władzę dziedziczną wprowadzili, bo teraz mamy 69 zł natura, a wtedy ten utrzymanie 63. Nie, tak właściwie powinno być, moim zdaniem. Spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Przejdźmy, może zróbmy już tutaj sobie syntezę jądrową, niech powoli się właśnie tam tworzy. Co my tu ciekawego mamy? Święty Patryk przychodzi. To jedyne, co możemy zrobić, to dołączenie do miasta Wielkiego Proroka. Ja sobie zapauzuję później grę i ja sobie na spokojnie przeczytam tam ten komunikat, bo za szybko kliknąłem OK, bo mi się spieszyło, kurde, i nie zdążyłem. Nie zdążyłem przeczytać, ale może to być... Dobra, jak nie zapomnę, to w tym momencie ten komunikat na ekranie się wyświetli. Dzień dobry. Fajnie, cywilizacja, ale system wasalny to najlepsze, co ten. Obawiam się, że nie. Obawiam się, że komunizm to jest to, czego potrzebujesz. Rozszczepienie atomu. Projekt Manhattan. Nie. Elektrownia atomowa, uniwersytet. To, że elektrownia atomowa. W Katowicach Białystok chciałby sklep. Dobra. Niech ma. Co tu jest? Głowica. Niech tam będzie.
No, chyba ostatnia, którą zbudowaliśmy. Teraz po prostu musimy utrzymać maksymalnie, żeby nie wykorzystywać niepotrzebnie głowic nuklearnych. Znaczy, to są rakiety naprowadzane. Także je chyba można próbować. Tak, na rakiety naprowadzane można budować, aczkolwiek tylko można rozwalać nimi obronę. No dobra, Wall Street w Warszawie. Następnie w Poznaniu szpital. Pierwszy szpital w Polsce 2022. Zapisy trwały od 100 lat. Radom. W Radomiu dobrze będzie stworzyć komunikację publiczną. Przynajmniej tak uważam. Fortyfikowanie jednostek. Siedzieć. W Gdańsku coś głód mamy, ale jest postawiony ten, nastawiony na żywność ten. I zastanawiam się, dlaczego w większości naszych miast mamy głód. W Lublinie stagnacja, Katowice, Białystoku mamy głód. W Gdyni stagnacja, Częstochowa się rozwija, Radom, Smoleńsk, Władywostok. W Krakowie mamy głód. To nie jest... O, może tak zrobimy. To nie jest rzecz, którą chciałbym usłyszeć, ale cóż. W Warszawie mamy rozrost z automatu. Warszawa jest lepsza. Mniejszy głód w Łodzi będzie, jeżeli zrobimy tak. Dobra, Wrocław już byliśmy. Dalej. Znowu jakieś miasto zostało zniszczone. Zietling. Nie, to Neapol. Neapol. To nieźle go tam, kurde, ruinują tego Juliusza. Ja tam muszę zajrzeć zaraz. Zobaczyć, co tam robią. Dobrodzieje. Dzień dobry, Winston. Pilnie prosimy o pomoc twojej cywilizacji w krucjacie, celem której jest rzymski reżim. Słuchajcie, nie. Słuchaj, ty jesteś... Ja cię zapisałem po swojej stronie, ale Juliusza Cezara też zapisałem po swojej stronie. Nie stać nas teraz na wojnę, ale nic chyba nie stoi na przeszkodzie, jeżeli zawarłbyś sobie z nim pokój. Natomiast troszeczkę za dużo chcesz. Na przykład uważam, że komunizm to jest to, co powinieneś mieć za to. Także państwo wasalne. Czyli teraz jak staniesz się moim wasalem, Juliuszu, to przejmiesz wszystkie wojny, które... Ja przejmę wszystkie wojny, w których ty teraz jesteś. Czyli ze Stalinem, z Winstonem, a nie, z Winstonem nie. Ponieważ kazałem zawrzeć pokój. Tylko może być właśnie przypał, bo nie wiem, czy zdąży się zawrzeć pokój z tobą, zanim rozpęta się wojna ze mną. Zaryzykujemy. Budyka. Mamy przerąbane. nie będzie tak źle. Pasażerski samolot kartagiński rozbił się w naszym terytorium w pobliżu miasta Kraków. Zapewnij nieskrępowany dostęp ich ekipom ratunkowym. Dobra. Zakończ wojnę przeciwko Budize. Tak. We Wrocławiu niech sobie tutaj lata myśliwiec. Teraz mamy okazję wejść do Atlanty i ją rozwalić! Ale nie będziemy takich rzeczy robić. Abraham Lincoln wyrusza przeciwko państwu, którym jest ten... Budyka. Ogólnie to mamy tak. Wojnę z Budyką, wojnę z Napoleonem. A Winston Churchill zdążył podpisać traktat pokojowy, więc jest dobrze. Jeszcze ktoś? Wypowiedziano wojnę. Co? Saladyn? Ho! Zapraszamy. Tylko, że pamiętam, że ostatnio jakoś tak strasznie się... Zbyt długo znosiliśmy twoje zuchwalstwo. Saladyn wypowiedział tobie wojnę. Tak, ja wiem. Saladyn. Saladyn wypowiedział wojnę. No my sobie tutaj zbudujemy elektrownię atomową w Krakowie. W Łodzi nic by nie stało na przeszkodzie, gdyby powstał bojowy wóz piechoty. A my dodajemy osłonę kosmolotu. W Bydgoszczy dobrze się budowało, ja wiem, ale niestety teraz przyszedł czas na rakietę naprowadzana. Jeden z twoich samolotów pasażerskich spadł na teren osmański. Władze odmówiły dostępu i uznały wrak za własny. Już mieliśmy takie rzeczy. A z Budigą nie udało się zawrzeć rozejmu, ponieważ
ten, ponieważ nie. A obok Smoleńska jacyś odkrywcy nam spacerują, nie podoba mi się to, ale niech spróbują wejść nam do Smoleńska, to my zrobimy porządek. Jezus Maria, moje uszy płoną. Jakie to było głośne. Tyle traktatów pokojowych. Żaden z nas nie należał. W Szczecinie lotnisko, właściwie w Goleniowie. W Bydgoszczy jednostka, bojowy wóz. Nasi inżynierowie opracowali ogólnonarodowy system autostrad. Dobrze. Tam-di-dam. Nie, to powinienem chyba włączyć. Na razie nie będziemy mieli żadnych szans. Kto tu idzie? No to mieliśmy Białystok. Już widzę czerwona kurtka. Może jeszcze uda się kogoś przetransportować do Białegostoku, bo widzę, że Białystok jest w czarnej dupie. Ja wiem, że jesteś gotów do działania. Dlatego wszyscy do Białegostoku. Z Bydgoszczy rakieta naprowadzana uderza... zaraz, nie to. Uderza w Houston. Siedzieć i pilnować Białegostoku. Ty też. I ty. Bo teraz zacznie się sieka. Jeszcze zbijają naszą obronę. Następnie zbijają naszą obronę po raz kolejny, ale teraz się nie udaje. I rozpoczyna się krwawa bitwa pod Białymstokiem. Tracimy robotników. No, we Wrocławiu co, nadal nie ma żadnych tych? Dobra, a tam lata coś. Dobra, w Białymstoku fortyfikowanie, koniecznie. Macie tu wszystkie środki zapewnić, żeby nic się temu miastu nie stało. Częstochowa też przeżyje. Vladivostok. To Grenadier? Dobra, niech sobie będą. Redukuję moją obronę w Białymstoku do zera. Niestety, nie mamy żadnej obrony w Krakowie. Przepraszam, w Białymstoku. Ale musimy chyba uderzyć jako pierwsi. O nie. Może ich nastraszymy i sobie pójdą. Nie, więcej jednostek. Kogo tutaj mamy? Dawaj do Białegostoku, szybciej. Zostańcie. No już zredukowaliście obronę. Do widzenia. Wy jesteście po prostu lepiej przygotowani, a my jesteśmy nad rzeczką, opodal Krzaczka. Także troszeczkę to potrwa. Popatrzmy na przebieg tej wojny, przebieg tej bitwy. Ja nie będę nic komentował. Trebusz. Oh.
Zaraz powinno dojść do końca bitwy. Ciekawe, ile jeszcze jednostek zostało. Na razie niszczą nas jak kaczki. Strzelają do nas. Jest nas coraz mniej. Jasna cholera. To się może źle zakończyć dla nas. Obrona Białego Stoku absolutnie jest... Walka jest zacięta. Ale chyba... Obawiam się, że... Nie poradzimy sobie. W tym momencie oni mają więcej jednostek, a u nas już wszyscy kuleją. Może po prostu Saladin lepiej się przygotował na tę wojnę. Na tę bitwę konkretnie. A my straciliśmy większość jednostek. Właściwie to wszystkie jednostki. Także... I jeszcze przychodzą, także... Nie zdołamy obronić Białego Stoku. No i nad Władywostokiem też widzę, że dzieją się dziwne rzeczy. Mianowicie nie chciałem tego już komentować, bo widziałem, co się dzieje. Odkryliśmy światło wody, ale to nie jest... Wraz nie jest to dobra wiadomość, ponieważ mamy bardzo ciężkie czasy. Gdzie jest ten wóz? Tu. Tanka zbudowałem? Nie chciałem tanka, chciałem buz. Co my tu mamy? Częstochowa. Częstochowa będzie się też broniła, wiadomo. To nie może być inaczej. Bojowy wóz również w Radomiu. Jeden z amerykańsków spadł na teren amerykański. Władze odmówiły dostępu. No jak odmówiły dostępu? Wy się musicie tutaj uleczyć, bo nadciąga kolejna batalia, kolejne uderzenie, którego już niestety nie jesteśmy w stanie przetrwać. To jest... Tutaj mamy dwóch strzelców, może sobie z tym jakoś poradzimy. Trzeba wszystkich poprzerabiać właśnie na wozy. W Bydgoszczy mamy też coś... Nic nie mamy właściwie. Jak ich stąd zabierzemy, to nie będziemy tu mieli. A tu zbliżają się kolejni strzelcy, kawalerzyści i kolejni strzelcy. Także może po prostu pójdźmy do Saladyna, który chyba nie chce z nami rozmawiać. Albo z Budigą też w sumie mamy ciężko. Ragnar, musisz mi pomóc. A wiem, że jesteś wściekły. Nie pomożesz mi. Nikt mi już nie pomoże. Niestety w tej rozgrywce... To to dużo mówić. Tracimy Biały Stok. Przewaga wojsk jednorazowa jest zdecydowanie większa niż możliwość obrony naszego miasta. Także niestety przejdźmy do następnej tury, ale niestety ja już po prostu wiem, jak ta tura się zakończy. Zakończy się porażką. I nie za bardzo cokolwiek możemy zrobić, gdyż nie przygotowaliśmy się na tą właśnie bitwę. Że pozostaje nam czekać na rezultaty. Tak, najpierw puszczają jednostki, które są już rozbite poprzez poprzednie walki, a dopiero potem świeżych kawalerzystów i świeżych strzelców, z którymi raczej jednak jeden żołnierz, tak jak tutaj na przykład stoi dwóch do trzech, to raczej nie będą mieli szans. Mamy obronę miasta rzędu 4%, ale to jest zdecydowanie za mało. To jest właściwie tak, jakby nawet nie było tej obrony. Tak jak miało być. Białystok zostaje przejęty przez Saladyna, czyli Saladyna
jest to Arabia. Jedyne co pozostaje, to bronić innych miast, Częstochowa. Co? No i musimy sobie z tym jakoś poradzić, bo dobrze, że nam nie zniszczyli całkiem tego Białego Stoku. A Częstochowa stała się enklawą oddzieloną od reszty Polski. I ciekawe w ogóle, jaki będzie dalej przebieg tego wszystkiego. Saladyn nie chce z nami rozmawiać. Ciężko w ogóle będzie go zniszczyć, gdyż jego kraj jest dosyć potężny. I dalej cały czas nadciąga nam właśnie na wszystkie wojska, wysypuje nam na Polskę. Jedyne co pozostaje, to pójść do Abrahama Lincolna, złożyć mu ofertę handlową i zaproponować. Co zaproponować? No ja bym mu zaproponował robotykę, ale widzę, że chyba już jesteś wtajemniczony. No może najpierw linię montażową w tej turze. Latanie. Artylerię, dobra. Rozwiń się w ten sposób. Następna tura i będziemy po prostu kończyć rozgrywkę. Przynajmniej, znaczy nie rozgrywkę, tylko ten odcinek mi chodziło, że będziemy kończyć. No bo już trwa ponad pół godziny i więcej klęsk nie potrzebujemy. No ja wspaniały przywódca. Co mi potem, skoro straciłem jedno z kluczowych miast? Czas zakończyć układ. Może ponegocjujemy. Ja bym ci dorzucił do tego... Co bym ci dorzucił do tego? Jest przeboje muzyczne. I dalej jest 2-1. Szpital w Warszawie. To jest za dużo, nie będziemy mogli zrobić. W Bydgoszczy oczywiście bojowy wóz. Władywostok chce do Rosji, ale my nie chcemy do Rosji. Globalne prawo, wolność religijna, niechaj, że będzie. Dobra, w Bydgoszczy się ufortyfikowano. A Białystok zajęty. I strzelec widzę, że zmierza ku Częstochowie. Częstochowa jest na razie w spory sposób utrzymana właśnie w tym... w obronie, także tu nie powinno być większego problemu. Chyba, że stąd ktoś nagle przyjdzie i to wtedy będzie słabo. Saladyn. Nie chcesz ze mną rozmawiać. To dobra. No my w takim razie na tym złym momencie w historii Polski, w tej rozgrywce, czyli lipiec 2025, 49 tur do zakończenia rozgrywki, kończymy ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Jak komuś się podoba, a z pewnością taka sytuacja może się nie podobać, ale jeżeli się podobała, to zapraszam do subskrypcji, zapraszam do lajkowania. Również zapraszam na przyszły tydzień do następnej cywilizacji. No i cześć.